Szczęść Boże. Dzisiaj mamy czwartek, pierwszy tydzień Adwentu. Słuchamy fragmentu z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął. A upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy stanęli na górze przy Jezusie i posłuchali tych słów, które są bardzo konkretne i bardzo stanowcze. Ton Jezusa tutaj jest bardzo ważny. To, co On mówi, jest fundamentem naszego życia. Myślę, że to jest też takie słowo, które daje nam pewien fundament i program do pracy na Adwent. I chciałbym, żebyśmy z tym słowem spotkali się w kilku pytaniach. Pierwsze, jakie przeżycia we mnie rodzi to słowo? Czy w życiu faktycznie staram się szukać woli Pana Boga? Czy faktycznie rzeczywiście staram się ją rozeznawać? I tutaj w tym słowie Jezus bardzo mocno przestrzega nas przed tym, żebyśmy nie budowali życia na pozorach, na czymś, co jest jakąś fałszywką. To autentyczne szukanie woli Pana Boga, ono owocuje budowania swojej codzienności na konkretnych życiowych postawach, na czymś bardzo konkretnym. Tutaj nie chodzi o jakieś deklaracje, bo deklaracje mogą być piękne, deklaracje mogą być fantastyczne, nawet mogą być jakieś przyrzeczenia sakramentalne, ale chodzi tutaj o fakt, czy moje fundamenty życiowe zbudowane są na Jezusie, na Jego Słowie. Spróbuj dzisiaj zatrzymać się też nad swoim życiowym powołaniem. Zobacz, jak Jezus na to patrzy. Rozmawiaj o tym z Jezusem. Jaka jest Jego wola wobec Twojego życiowego powołania? Jak masz to życiowe powołanie w sobie realizować? W jaki sposób go konsekwentnie rozwijać? Bo to On jest twórcą tego powołania, które odczytujesz w sobie. Spróbuj zobaczyć też, jaki jest związek w Twoim życiu pomiędzy Twoimi słowami, Twoimi postawami i Twoimi decyzjami, Twoimi codziennymi wyborami życiowymi. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby szukać tego związku, żeby tutaj wprowadzać pewną harmonię, pewien ład i żeby to było ze sobą spójne. Jezus dzisiaj pokazuje nam w tym słowie drogę, która gwarantuje życie stabilne i autentyczne. I tą drogą jest Jego słowo. I kolejne pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić do rozważenia. Jak ja traktuję w swoim życiu Słowo Boże? Czy ono rzeczywiście jest dla mnie oparciem w każdej trudnej sytuacji życiowej? Bo budowanie na Słowie to jest decyzja, to jest wybór. To jest zawsze zaproszenie Jezusa, przed którym każdy z nas stoi. Ale Jezus mówi, jeżeli na mnie będziesz budował, nie zawiedziesz się. A jeżeli odrzucisz moje Słowo, odrzucisz mnie, to tak naprawdę będziesz budować tylko i wyłącznie na jakimś fundamencie, który jest strasznie niestabilny. No bo umówmy się, to, co nie jest Boże, nie prowadzi ostatecznie do jakiegoś trwałego, nie wiem, zbudowania jakiejś potężnej budowli życia, która się ostoi w różnych trudnych sytuacjach. I ostatnia myśl, która mi się wiąże z tym słowem i które to słowo mi podpowiada. Zobaczcie, że Jezus, mówiąc o budowaniu swojego życia na fundamentach tego domu, jakby chce jasno i wyraźnie pokazać, słuchaj, burze życiowe przyjdą. Czy będziesz budować na mnie, czy nie, to one przyjdą. Zerwią się wichry, przyjdą burze, wypłyną potoki. Czyli te problemy, trudności, one będą w Twoim życiu. Ale
to, w jaki sposób będziesz budować swoje życie, to na czym będziesz budować swoje życie. Jeżeli ja będę tym fundamentem, to ja ci gwarantuję, że te wszystkie problemy przetrwasz, że się ostoisz. Jeśli nie, runiesz. I to jest bardzo konkretna przestroga Jezusa. I warto dzisiaj w tej modlitwie, w tym rozważeniu słowa zapytać siebie, czy ja rzeczywiście buduję na Jezusie, na tym, który jest moim Panem, moim Zbawicielem, na Jego Słowie, który jest solidnym fundamentem życiowym. To wszystko. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu i życzę wam pięknego dnia. Szczęść Boże.